Dzień dobry, z tej strony Biesiada, Witam w kolejnym odcinku wakacyjnej serii podcastów Zdrowie na wakacjach. Ja jestem lekarzem, autorem bloga lekarzrodzinny.blog. Na tym blogu w zakładce na wakacjach znajdziecie wszystkie wpisy dotyczące zdrowia przed w trakcie i po wakacyjnych podróżach, a także będziecie mogli pobrać e-booka dotyczącego zdrowia. W czasie wakacyjnych wojaży. Dziś jesteśmy w takim momencie, w którym opowiadam o różnych chorobach zakaźnych, których można unikać poprzez profilaktykę, poprzez szczepienia. Cholera to będzie temat dzisiejszego spotkania. Cholera jest ostrą chorobą przewodu pokarmowego, wywołaną przez bakterię przecinkowca cholery. Przebiega z biegunką i wymiotami o różnym nasileniu. W większości przypadków występuje w postaci łagodnej. Choć może także doprowadzić do dużego stopnia odwodnienia, spowodowanego y, oddawaniem przez chorego nawet kilkunastu litrów stolca na dobę. W wyniku odwodnienia mogą pojawić się m.in. skurczowe bóle mięśni, drgawki, zaburzenia pracy serca, zaburzenia świadomości, a nawet śpiączka czy śmierć. Objawy choroby mogą pojawić się już w ciągu kilku godzin, ale czasem dopiero po pięciu dniach od wypicia zanieczyszczonej wody lub spożycia skażonej bakterium żywności. Z powodu tak szybkiego rozwoju choroby istnieje ryzyko konieczności leczenia w obcym kraju, gdzie opieka medyczna może nie być na wystarczającym poziomie do potrzeb wynikających z ciężkości stanu chorego. Pamiętajcie również, że jeżeli zarazicie się przecinkowcem cholery, to nawet jeżeli nie macie już żadnych objawów choroby, nadal będziecie niebezpieczni dla swoich bliskich i znajomych, gdyż będziecie nosicielem bakterii, która znajdować się będzie w kale oraz w wymiocinach. Przed cholerą i jej powikłaniami można się uchronić poprzez zgłoszenie się na szczepienie przeciw cholerze. Szczepionka przeciw cholerze w wysokim stopniu chroni przed zakażeniem, w tym również przed bezobjawowym nosicielstwem. Badania pokazują, że około 85% osób szczepionych będzie miało przeciwciała przeciwko bakterii wywołującej cholerę. Ostatnią dawkę szczepienia należy podać najpóźniej na tydzień przed wyjazdem, dlatego zachęcam do tego, żeby zaplanować odpowiednio wcześnie wyjazd i zgłosić się do najbliższego ośrodka zajmującego się szczepieniami dla podróżujących, najlepiej 6 do 8 tygodni przed podróżą. Ta szczepionka najczęściej podawana jest właśnie w takich specjalistycznych punktach. Szczepionka podawana jest doustnie. Aby ją otrzymać zgłosić się należy właśnie do takiego specjalistycznego ośrodka zajmującego się szczepieniami dla podróżujących. Szczepionka może być podawana również dzieciom w wieku powyżej drugiego roku życia no i oczywiście osobom dorosłym. Ciąża czy karmienie piersią nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do odbycia szczepień przeciw cholerze. W czasie ciąży najbardziej wskazane jednak byłoby powstrzymanie się od podróży w rejony, gdzie odnotowywane są przypadki zachorowania na cholerę. Pamiętajcie, że zawsze najważniejsze jest stosowanie się do zasad higieny osobistej i higieny żywienia. Dbajcie o higienę rąk i zawsze i wszędzie. Pijcie wodę tylko z butelek, a najlepiej napoje w puszkach znanych marek. Starajcie się pić wodę przez słomkę. Owoce i warzywa przemywajcie wodą butelkowaną lub wodą przegotowaną. Postępujcie tak nawet mimo odbycia pełnego cyklu szczepień. Jeżeli jesteście zakażeni, to nawet w sytuacji, gdy nie macie już żadnych objawów choroby, bakteria, cholery nadal może znajdować się w waszym organizmie, w kale, w wymiocinach, więc można zarażać osoby z kontaktu. Zakażenie następuje drogą pokarmową i dlatego musicie uważać na wodę naczynia i żywność, które są wmyte wodą. W krajach, w których panuje cholera, unikajcie picia nieprzygotowanej wody czy napojów z kostkami lodu. Generalnie starajcie się nie pić wody niebutelkowanej niewiadomego pochodzenia. Najlepiej pijcie przez słomkę, pijcie napoje z puszek znanych marek. Pamiętajcie, że skażona może być również żywność, która miała kontakt z zanieczyszczoną wodą, a więc wszystko należy myć. Jeśli chodzi o samo szczepienie, to pamiętajcie, że na godzinę przed szczepieniem i godzinę po nie wolno nic jeść ani pić. Nie wolno także w tym czasie przyjmować żadnych leków ani innych doustnych szczepionek. Jeżeli kolejne dawki szczepienia podstawowego nie zostały podane w ciągu 6 tygodni od podania poprzedniej dawki, to należy liczyć się z tym, że całe szczepienie będzie należało powtórzyć. A w razie planowania kolejnych podróży w rejony, gdzie występuje cholera, należy poddać się szczepieniu dodatkową dawką szczepionki, gdyż efekt działania szczepionki nie jest niestety trwały. Czas po jakim należy doszczepić się zależy od wieku Twojego i osób, które z Tobą podróżują. To wszystko na dziś, zapraszam do kolejnych odcinków. Dużo zdrowia!